Witamy ponownie z Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na Śląskim Festiwalu Nauki. Jest ze mną pan Mirosław Chorążewski. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie Mirosławie. Jest pan przedstawicielem Fundacji Reksio, który jest tutaj obecny na kanapie obok nas. Proszę powiedzieć, czym zajmuje się Fundacja Reksio? Fundacja Reksio, a tak naprawdę pełna nazwa naszej fundacji to Fundacja imieniem Haliny i Lechosława Marszałków Reksio. Celem fundacji jest głównie zatrzymanie dla nas wszystkich, dla potomnych, w pamięci pieska Reksia, przygód o nim, walorów edukacyjnych i dydaktycznych, jakich ten piesek niesie. No i tak naprawdę zachowanie tego, co Lechosław Marszałek jako twórca, scenarzysta, reżyser i twórca postaci literackiej, opracowania plastycznego zrobił niepowtarzalnego w skali kraju, Europy i świata taką fenomenalną bajkę. No właśnie, Reksio już chyba troszkę odszedł, mogę się pokusić o stwierdzenie, do lamusa, bo nie jest chyba już popularną bajką, tak? Dzieci już nie oglądają Reksia, prawda? No, po części chyba ma pan rację, bo głównie Reksio istnieje na YouTubie. Troszeczkę na telewizji publicznej ABC możemy zobaczyć w niektórych ramówkach Reksia. Niemniej wydaje mi się, że czasy, które nastały, to już nie są czasy Reksia. Bajka musi mówić. Pamiętamy, że Reksio w bajce... Reksio był niemy, tak? Niemy. Niewiele rzeczy da się dzisiaj przekazać dzieciom, zachowując ich uwagę, skupienie, bez treści mówionych. I wydaje mi się, że w tym kierunku wszystkie bajki ewoluują. I tak by musiał wyglądać nowy Reksio. Jeżeli miałby na rynku istnieć, musiałby po prostu przemówić. Właśnie, jak wyglądałby, jak będzie wyglądać nowy Reksio? To pytanie jest troszeczkę, powiedziałbym nawet lekko karkołomne, bo nowego Reksia, takiego Reksia, jakiego znamy z filmu animowanego, już nie będzie. Ale możemy się pochwalić, że fundacja ma pewne plany związane z Reksiem. Plany są bardzo poważne. Mianowicie twórca Reksia, Lechosław Marszałek, zostawił scenariusz po sobie, zostawił scenariusz nigdy nie wykorzystany na cele filmowe, pełnometrażowego filmu Reksio Junior. Pokazuje ten scenariusz nam lata dziecięce pieska Reksia i na podstawie tego scenariusza jesteśmy chętni stawić czoło wyzwaniu stworzenia serii filmów animowanych, jak i również... Czy będą to filmy pełnometrażowe? W pierwszej kolejności chyba takie krótko odcinkowe, takie jakie znamy, 7-10-minutowe. Niemniej w zamyśle naszym również jest pełen metraż, ale nie mówimy o Reksiu seniorze, tego, którego znamy. Mówimy o Reksiu juniorze, to jest nasz cel fundacji i edukacyjny cel. Przenoszenie elementów wiedzy w tym serialu, elementów wiedzy z nauk przyrodniczych, ścisłych, z nową postacią, przerysowaną. Na jakim etapie są prace nad Reksiem Juniorem? Kiedy możemy się go spodziewać? Kiedy zadebiutuje na szklanych ekranach? Oj, to jest pytanie trudne i trudno by mi było teraz konkretną datę państwu podawać. Niemniej w chwili obecnej jest na ukończeniu książka, która powstaje na kanwie scenariusza Lechosława Marszałka o Reksiu Juniorze. Ta książka będzie wydana przez firmę Publikat w przyszłym roku. W roku 2017 są okrągłe 50. rocznicy Reksia. Urodziny Reksia 50. Reksia już jest poważnym seniorem. W związku z tym, za niedługo na emeryturę. Zgadza się. W związku z tym w przyszłym roku planujemy duży, duży event ogólnopolski z takim z reklamą ogólnopolską w miejscu, gdzie Reksio się urodził, czyli Bielsku-Białej. W związku z tym na te obchody 50-lecia będzie wydana również książka o latach szczenięcych Reksia Juniora.
Czy będzie to tylko książka, czy również będzie okraszona ilustracjami? Czy zobaczymy Reksia Juniora? Zobaczymy Reksia Juniora, zobaczymy jego przygody i te przygody. I ta postać, która będzie tam zaprezentowana na stronach tej książeczki, posłuży nam jako wzorzec do filmu animowanego. Do kogo będzie skierowany Reksio Junior? Czy będzie skierowany tylko do młodych, czy również do tych starszych odbiorców, którzy oglądali za swoich lat młodości właśnie Reksia Seniora, który tutaj obok nas siedzi? No z tego, co my obserwujemy, to Reksio Senior ciągle cieszy się popularnością wśród pewnego przedziału wiekowego. Dobrze pan to ujął, osób starszych, ja bym nawet to określił, te granice tych starszych osób w wieku 30-45 lat, a nawet i starszych, którzy dalej mają sentyment do Reksia Seniora. Natomiast nie chcemy mierzyć się z twórcą, z Lechosławem Marszałkiem, z Reksiem Seniorem. Nasz nowy plan to plan lat szczenięcych Reksia Juniora i przekazywanie w postaci filmu rysunkowego, animowanego na styl Pixara czy Walta Disneya, tam gdzie postaci mówią z dobrym dźwiękiem, przekazywanie historii, tak naprawdę historii nauki, techniki, pokazywania tego, co się dzieje w świecie nowoczesnym nauki. Chcemy przekazywać w filmach animowanych wartości, które będą miały duży, duży walor edukacyjny. Jak będzie wyglądać Reksio Junior? Chodzi mi o tą stronę techniczną, to znaczy, czy będzie to bajka w dwóch wymiarach, czy jednak będzie to bajka animowana już komputerowo w 3D, jak najnowsze filmy dla dzieci typu Shrek, gdzie jest Nemo, czy raczej zostajecie jeszcze w dwóch wymiarach? To nie do końca jeszcze zostało tak ściśle określone. Przymierzaliśmy się do Reksia w trzech wymiarach. Tu mogę państwu również zdradzić, że razem z firmą z Bielska-Białej, która produkuje gry komputerowe WinZebra oraz razem z firmą najbardziej znaną polską produkującą drukarki 3D Zortrax, jesteśmy na etapie końcowym już, takim produkcyjnym nazwijmy to, stworzenia awatara Reksia. Awatar Reksia, czyli postać 3D, zanimowana odpowiednio w programie komputerowym, ale sterowana na żywo przez systemem motion capture aktorem, człowiekiem, który wykonuje jego ruchy. Tą postać chcemy zaprezentować na obchodach 50-lecia Reksia w przyszłym roku, ale nie będzie ona wzorcem ani żadnym takim wyznacznikiem, jak ma wyglądać ten Reksio Junior. Bo o nim mówimy jako tak, głównej postaci serialu, serii nowej, animowanej, o której myślimy. Natomiast Reksio, ten senior, został przerysowany do 3D i pokażemy go światu na obchodach 50-lecia. Ale mówiąc szczerze, to troszeczkę chyba historia pokazała, że i Pszczółka Maja w 3D i inne bajki tak... Czyli jednak planujecie pozostać w 2D. Chyba myślę, że tak trzeba byłoby to zrobić. Reksio wraca do łask. Moim i państwa gościem był pan Mirosław Chorążewski z Fundacji Reksio, która zajmuje się przywróceniem dawnej świetności, a w zasadzie nadaniem nowej świetności pieskowi Reksiu. Zapraszam wszystkich do Międzynarodowego Centrum Kongresowego na Śląski Festiwal Nauki.